Czołem, tu Miłosz z kanału Single Trail. A w dzisiejszym odcinku uzupełniamy bazę ścieżek o następne trasy ze Świeradowa. Na kanał wpadają dwa kolejne zjazdy z tego rejonu. Tym razem jest to prawy prosty i po kablu. Zanim jednak powiem coś więcej o tych traskach, chciałbym podsumować wszystko, co do tej pory wleciało na kanał z tej miejscówki, jako że jest to ostatni odcinek z tej serii. Zapraszam zatem na krótkie podsumowanie z naszego wypadu do Świeradowa. Najłatwiejszą i najbardziej turystyczną ze wszystkich objechanych tras była Czerniawska Kopa. Jest to jedna z dwóch znajdujących się po polskiej stronie linii należących do sieci ścieżek Single Track pod Smrekiem. Była to też jedna z najciekawszych tras, jeśli chodzi o widoki i okolice. Bardzo nam się tam podobało. Druga trasa, składająca się na polską część oficjalnej singli, to Zajęcznik. Ten jest też najdłuższą trasą w całym rejonie. Jest to wielka, interwałowa pętla, na której szybkie, płynne zjazdy po sztucznej utwardzanej nawierzchni przeplatają się z krótkimi, pokręconymi podjazdami. Przy okazji odwiedzin Zajęcznika, bardziej wprawieni rajderzy mogą zahaczyć też o Skalniak. Krótka, ale treściwa pobliska trasa enduro. Przyroda zdecydowanie jest jednym z największych atutów tego rejonu. Praktycznie każda trasa, którą jechaliśmy, była położona w wyjątkowo ładnej okolicy. Wszędzie mijaliśmy formacje skalne i punkty widokowe. Kamienie były też wszechobecnym akcentem na trasach, zwłaszcza tych nieoficjalnych, a tych Sępiej Góry to już w ogóle. Sępia była też zdecydowanie najbardziej technicznym akcentem całego wyjazdu. I przyznam, że mimo że nie były to moje najlepsze zjazdy, to z całego wypadu najlepiej bawiłem się właśnie tam. I najpewniej kolejny wyjazd w tej okolicy zaczniemy właśnie od powrotu na Małałajkę i Muflonda. W sumie był to cały weekend bardzo fajnego jeżdżenia i przerobiliśmy całe spektrum różnych trasek. Od luźnych turystycznych singli po trudne linie enduro. A żeby nie być gołosłownym, rzućcie proszę okiem na ten krótki edit podsumowujący nasz weekendowy wyjazd do Świeradowa. Świeradów, w przeciwieństwie do innych miejscówek, wpisuje się po trochu chyba w każdą odmianę MTB. Jak powstanie tu jeszcze kiedyś Dead Park, to chyba będzie pierwsza w Polsce w pełni kompletna miejscowa. I najlepiej chyba okazuje to dzisiejszy odcinek. I tytułowa linia, prawy prosty. To właśnie taka mieszanina wszystkiego, co w Świeradowie można znaleźć. Linia zaczyna się nieco poniżej szczytu Stogu Izerskiego. W miejscu, w którym nie ma zupełnie nic charakterystycznego. Więc by odszukać start, musicie posiłkować się Trailfoxem. Dobra, no to zaczynamy. Prawy, prosty. Oho.
pierwszy. Prosty i śliski. Początek trasy również niestety nie zachęca. Z grubsza w jej górnej części jedziemy tylko w prostej linii w dół. Jednak im dalej, tym robi się ciekawiej. Trasa coraz częściej zahacza o otaczający ją las, by ostatecznie w końcu całkiem wpaść między drzewa. W miarę zjazdu teren robi się też coraz trudniejszy. I tak jak na starcie był to luźny flow trail, tak po chwili pod kołami robi się już ciekawie i trzeba powalczyć trochę o równowagę. Najfajniejsza pod tym względem jest dolna część trasy, rozpoczynająca się z miejsca, w którym wracamy ze stoku narciarskiego. Jest to idealne połączenie płynnego zjazdu z technicznymi akcentami. Idziemy na krychę w dół, czyli po kablu. Jak spalić hamulce? W naturalnym terenie. Ani klej, ani właśnie.
nic nie ma fajnego. To będzie fajnie trudne, tak że można skillowo się wykazać. Dobra, i tu kończymy ten odcinek i zarazem całą serię o Świeradowie. Mam nadzieję, że zainspirowałem kogoś do odwiedzenia tego miejsca, bo uważam, że zdecydowanie warto. Pozdrawiam, dzięki za uwagę i do następnego.